Cześć, z tej strony Kuba Kazmierczyk. Witam Was w kolejnym filmie Stay Creative with iSpot. W tym wideo pokażę Wam, w jaki sposób przygotować bardzo prosto zdjęcia produktowe. Teraz bardzo modne jest wyprzedawanie swoich różnych rzeczy, które zalegają nam w szafach, na półkach i puszczanie ich dalej poprzez różne serwisy, poprzez różne aplikacje, no bo po co one mają nam zagracać miejsce, skoro mogą znaleźć nowego właściciela. I właśnie pokażę Wam w tym filmie, jak przygotować takie zdjęcia w bardzo prosty sposób, używając naszego iPhone'a 11. Do zobaczenia. Pokażę Wam, z czego będzie się składało na początek nasze małe studio. Chciałem je zrobić bardzo, bardzo prosto, dlatego wykorzystałem dwie lampy ze światłem ciągłym. To są LEDy 5500 kelwinów, które świecą światłem zbliżonym do światła dziennego. Co ważne, ja to inne światło, którym na przykład teraz jestem oświetlony, czy te nasze LEDy, wyłączę, tak żeby one nie wpływały nam na samo zdjęcie. Nasza scenka jest takim bardzo prostym studiem, bo zrobiłem to na podstawie stolika nocnego z popularnej sieci i do tego kawałek Bristolu 70x100, który przy użyciu najprostszej taśmy klejącej, białej, przykleiłem do ściany. Mam nadzieję, że to się zaraz nie odklei. I dzięki temu właśnie te nasze zdjęcia będą takie bardzo czyste, bardzo białe, można tak powiedzieć. Będą jakby w związku z tym, że to tło będzie prawie idealnie białe, bo akurat z dwiema lampami nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiego super idealnego białego tła, ale pod kątem takiej okazjonalnej sprzedaży to nie będzie żadną przeszkodą. No i w związku z tym mamy coś, co będzie w 100% skupiało uwagę na produkcie, a nie na przykład, jak czasem widzi się zdjęcia, na przykład takiego głośnika wrzuconego gdzieś w jakiś bałagan, kiedy na przykład już by mi się znudził i nie chciałbym go dalej używać. Więc budując takie studio na 100%, dobre zdjęcie lepiej sprzeda taki produkt, więc to jest bardzo ważne. Tak jak wspomniałem, mam tutaj dwie lampy światła ciągłego, 5500 kelwinów, ale żeby one dawały dużo bardziej miękkie światło, przepuszczone są przez takie białe parasole, dzięki temu te cienie nie są takie ostre. Taki zestaw dwóch lamp kosztuje nieco powyżej 500 zł, więc jeśli macie takich produktów więcej, jak najbardziej warto mieć takie coś. Tak jak widzicie, to jest bardzo, bardzo proste, do tego będę używał statywu, a fotografował będę przy użyciu Adobe Lightrooma, z tego względu, że mam tutaj zapis RAW, plus do tego będę mógł kopiować ustawienia z pierwszego zdjęcia na każde kolejne, więc zaraz pogaszę te światła, które nie będą nam tutaj potrzebne, a właściwie takie, których wy nie macie najprawdopodobniej, bo będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na oświetleniu naszego samego stanowiska do fotografowania, więc widzimy się za moment. Więc tak, mam włączonego Adobe Lightrooma. Teraz przystawię sobie jeszcze tę drugą lampę, tak żeby jednak tego światła było jak najwięcej. I teraz przypinam się do statywu. Akurat ja będę fotografował w pionie, ale i tak najczęściej zdjęcia będą publikowane w kwadracie. Wiele serwisów teraz właśnie takich sprzedażowych wymaga zdjęć w kwadracie albo sugeruje zdjęcia w kwadracie, więc akurat to nie będzie miało większego znaczenia. Tutaj delikatnie obwódka samego tła mi wychodzi, ale tym się nie przejmuję, bo i tak będę to zdjęcie delikatnie docinał. I teraz dobrze jest używać trybu manualnego, czyli ISO dość niskie i dość krótki czas naświetlania. Czyli w związku z tym, że mamy tego światła tutaj sporo, mogłem użyć ISO 32:1/200 sekundy. Zrobię zdjęcie i teraz przejdę do obejrzenia właśnie tego zdjęcia tutaj w naszej galerii. Wydaje mi się, że ono jest troszeczkę za ciemne, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wydłużyć po prostu czas naświetlania, nie zmieniając ISO. Czyli ja teraz daję tutaj czas naświetlania może na 1/125 sekundy. Robię zdjęcie i już widzę, że to zdjęcie jest jak najbardziej ok. I teraz tak naprawdę nie ruszając statywem, nie ruszając tymi ustawieniami, będę sobie przekładał delikatnie ten produkt, tak żeby pokazać go pod różnymi kątami. Zrobię to z tego kąta, może postawię też ten głośnik, może obrócę go jeszcze tutaj przodem, tylko tak, żeby był w centrum kadru. Może pokażę jeszcze tę część tutaj z przyciskami i może jeszcze właśnie w ten sposób.
czyli tak, żeby było widać właśnie tak idealnie środek samego głośnika. I może jeszcze nawet nie ruszając już samym smartfonem, pokazałbym może trochę detalu. Nawet nie, muszę się jednak obniżyć i zrobimy tutaj taki delikatny detal. Ok, teraz obejrzymy te zdjęcia. Moim zdaniem jak najbardziej są ok, szczególnie te, przy których delikatnie zwiększyłem ekspozycję. Teraz pokażę Wam, jak sfotografować inny produkt, ale właściwie przy tych samych ustawieniach, żebyście zobaczyli, że tak naprawdę, kiedy już raz to ustawimy, to ta praca będzie szła właściwie maszynowo. Do zobaczenia za chwilę. Bardzo stary aparat, tak naprawdę no jakaś tam pamiątka, ale wiele osób chce gdzieś takiego sprzętu się pozbyć, bo leży gdzieś w szafie i rzeczywiście lepiej, żeby trafił w jakieś ręce kolekcjonera czy kogoś, kto się interesuje fotografią. I znowu ustawię go, włączę robienie zdjęć, tylko zobaczymy jeszcze, czy ekran mi się nagrywa, tak żebyście wy tutaj też widzieli, co ja robię. Ok. I cały czas te same ustawienia. Mogę też ten aparat przystawić tutaj bliżej. Z jednej, z drugiej strony. I zobaczcie, jak prosto to idzie. Ja nawet może jeszcze bardziej obniżę sam smartfon. Ok. Jeszcze z tej strony. Może z tej strony. I jeszcze od tyłu. Ok, zerknijmy, jak te zdjęcia wychodzą. No i tutaj znowu jest jak najbardziej w porządku. I tak naprawdę tutaj te zdjęcia będą wymagały właściwie minimalnej edycji. Może jeszcze jedno zrobię takie z przodu tutaj. Z mniejszej odległości. Ok, dobra, mamy. I właściwie w ten sposób będę fotografował większość tego typu produktów. To znaczy, jeśli to są produkty, które nie odbijają jakoś tam zbyt dużo tego światła, to możemy wykorzystywać białe tło, dwie białe parasolki. No i te zdjęcia właściwie robią się same. Ale co, jeśli mamy bardziej odbijające produkty? Przekonajmy się. A co jeśli mamy bardziej odbijający produkt, na przykład szklany czy jakiś bardziej metaliczny? Ja wziąłem tutaj taką butelkę. To jest butelka ozdobna, która jest jednak szklana i odbija bardzo dużo właściwie wszystkiego, co jest wokół. Do tego, kiedy próbowałbym ją fotografować z tymi parasolami, to było widać ich całe żebrowanie. To odbicie nie było zbyt atrakcyjne. Więc zbudowałem z dostępnych właściwie w każdym domu rzeczy taki prosty namiot bezcieniowy. Czyli ze szwedzkiego sklepu wziąłem taki biały pojemnik. Ja w nim na co dzień trzymam jakieś rzeczy sportowe w szafie. Wyciągnąłem to, niestety widać po tym, że lata świetności ten pojemnik ma za sobą, ale nie ma to większego znaczenia. Do tego pozbyłem się parasoli z moich lamp. Przysunąłem je na odległość około pół metra i te białe ściany bardzo ładnie rozbijają to światło i je gradientują, dzięki czemu to odbicie będzie dużo bardziej przyjemne niż w przypadku tych parasoli. Co prawda mamy tutaj dość ograniczone pole działania, to tło jest dość wąskie. Samo tło wyciąłem z tego samego Bristolu, z którym fotografowałem wcześniej, po prostu dociąłem nożyczkami na mniejszą szerokość, przykleiłem to w środku i mamy taką namiastkę namiotu bezcieniowego. Minusem jest to, że nie będę mógł dociąć tych zdjęć do kwadratu, bo po prostu najprawdopodobniej mi się to nie pomieści, ale myślę, że w przypadku kilku takich produktów, które będą gdzieś tam odbijały więcej tego światła, nie będzie to miało aż tak dużego znaczenia. Znowu sobie przykucnę, niestety to jest chyba największy minus właśnie fotografowania produktów. Włączę jeszcze nagrywanie ekranu tak, żebyście widzieli dokładnie, co robię i następnie skadruję to tak, żeby ta butelka była dobrze widoczna. I ewidentnie tutaj ściany nam się troszeczkę świecą. Zobaczymy, jak będzie wyglądało zdjęcie przy użyciu ISO 32, 1/125 sekundy, więc troszeczkę dłuższy ten czas naświetlania.
No i widzimy, że ono wygląda jak najbardziej ok. W sumie, kiedy oddaliłem się delikatnie, to najprawdopodobniej do kwadratu uda nam się dociąć to zdjęcie, aczkolwiek nie jestem w 100% przekonany. Ale zobaczcie, że przede wszystkim nie mamy jakichś tutaj nieprzyjemnych odbić. Oczywiście no, odbicia jakieś tutaj są, ale nie widzimy na przykład żebrowania samego parasola. Ładnie też się zarysowały tutaj te krawędzie i według mnie zdjęcie wygląda bardzo estetycznie, a to wszystko przy użyciu takiego parasola, takiego namiotu bezcieniowego, który de facto zrobiliśmy z czegoś, co właściwie każdy ma w domu. Teraz jeszcze zrobimy ostatnie zdjęcie, ale przy wykorzystaniu jakiegoś delikatnie kolorowego tła, bo to może też całkiem fajnie grać z różnymi produktami. Do zobaczenia. Nasz ostatni produkt to jakieś mleczko do demakijażu, ale chodzi mi o połączenie tutaj kolorowego tła razem z kolorowym produktem. I tutaj poszedłem w bardziej monochromatyczne kolory, bo tutaj mamy róż, samo to mleczko też jest różowe, mają delikatnie inny odcień, ale on naprawdę fajnie ze sobą gra, więc jak najbardziej możecie bawić się też w ten sposób, tylko nie używajcie zbyt jaskrawych kolorów, które by bardzo mocno zakłamały kolor samego produktu, żeby jeśli będziecie coś sprzedawać, to żeby wam nikt nie zarzucił, że ten kolor jest inny. I teraz znowu chciałem tutaj coś zmienić. Używam teraz tylko i wyłącznie jednej lampy bez parasola, żeby pokazać mocniejszy cień, żeby to zdjęcie miało trochę więcej charakteru. Zrobiliśmy te takie, bym powiedział, bardziej nudne zdjęcia wcześniej, super pokazujące sam produkt, ale bez charakteru. Więc teraz chciałbym, żeby to zdjęcie miało właśnie więcej charakteru, stąd taka zmiana. Więc włączam znowu nagrywanie ekranu. OK. I teraz mamy światło, które nie przechodzi przez żaden dyfuzor, więc jest go więcej. Zmieniłem czas naświetlania na 1/250 sekundy. No i teraz dopasowuję kadr, robię zdjęcie. Zobaczymy, jak ono wyjdzie. Mamy bardzo fajnie naświetlone, dość jasno, ale ja chciałem, żeby to zdjęcie było jasne. No i teraz może jeszcze dla przyzwoitości, że tak powiem, zrobię pod jeszcze jakimś delikatnie innym kątem takie zdjęcie. Tylko widzę, że to tło mi się tutaj troszeczkę wygina. To jest zwykły Bristol, który był zwinięty przez dłuższy czas, więc on mi tutaj troszeczkę będzie podnosił sam produkt. Nie będę obracał tyłem, bo jednak tutaj front tego produktu będzie grał pierwsze skrzypce, więc może jeszcze jedno zdjęcie z samego przodu. OK. Delikatnie jeszcze obrócę ten produkt. OK. I tyle. Moim zdaniem mamy całkiem fajne zdjęcie naszego tego mleczka do demakijażu. Zobaczyliście trzy takie totalnie, może nie totalnie, ale trzy różne setupy oświetleniowe z parasolami, z namiotem bezcieniowym, z twardym światłem i kolorowym tłem. Mam nadzieję, że już będziecie doskonale wiedzieli, jak sfotografować produkty w waszym otoczeniu. Możecie też skorzystać ze światła dziennego. Tutaj oczywiście nie ma problemu, ale my tego światła dziennego mieliśmy po prostu dzisiaj zbyt mało, bo mieliśmy bardzo ciemny dzień, a później ten dzień się po prostu bardzo szybko skończył. Ale nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby fotografować w ten sposób, że tu mielibyście okno, a tutaj rozłożone takie mini studio. Wtedy im więcej tego światła, tym niższe ISO, tym krótszy czas naświetlania. No i macie bardzo podobne zdjęcia jak z tym światłem sztucznym, więc jeśli robicie takich zdjęć naprawdę mało, wtedy może warto poczekać na jakiś bardzo słoneczny dzień i sfotografować to właśnie w ten sposób, byleby nie było takich bardzo bezpośrednich promieni padających na sam produkt, więc dobrze by było, żeby światło było dużo, ale żeby te ostre promienie słoneczne nie wpadały na samo nasze studio. To tyle, widzimy się w części postprodukcyjnej. Do zobaczenia. Teraz widzimy się w części postprodukcyjnej. Pokażę wam przede wszystkim, jak tutaj znowu przesunąć kilka suwaków, bo nie będzie tutaj żadnej wyrafinowanej postprodukcji, ale też jak właśnie skopiować ustawienia i wkleić je na kolejne zdjęcia, żeby tak naprawdę taka sesja jednego produktu trwała bardzo krótko. Więc weźmiemy nasze pierwsze zdjęcie, które nam się tutaj udało. Przede wszystkim będziemy klikać na światło, bo tutaj będziemy regulować kontrast, podświetlenia, cienie, ewentualnie w efekty, gdzie podciągniemy delikatnie przejrzystość. Więc tak, zwiększam kontrast na tym zdjęciu, zwiększę trochę podświetlenia, bo wtedy to białe tło zrobi nam się jeszcze bardziej białe.
Natomiast cienie bym tutaj troszeczkę przyciemnił, tak żeby właśnie jeszcze bardziej zwiększyć ten kontrast. Tak samo czernie, lekko przyciemnię, no i w tym momencie widzę, że to zdjęcie po prostu nabrało więcej charakteru. Następnie wybiorę efekty i delikatnie zwiększę przejrzystość, co powoduje właśnie zwiększenie przejrzystości, najprościej mówiąc, na tym zdjęciu, więc mamy bardziej podkreślone te mikrokontrasty. Ok, to zdjęcie mi się podoba. Kopiuję ustawienia, przy czym tu kopiuję jeszcze ustawienia efektów, zatwierdzam, przechodzę do kolejnego zdjęcia i wklejam ustawienia. I zdjęcie wyedytowane. Tutaj tak samo, wklejam, zdjęcie wyedytowane. Tutaj na tym zdjęciu od przodu tak samo, na tym tak samo, tutaj tak samo. Zobaczcie, jak to szybko idzie. Tutaj tak samo zrobię. No i na takich zdjęciach tak naprawdę nic więcej nie potrzeba. Ewentualnie moglibyśmy je tutaj dokadrować. Ja może będę je kadrował z oryginalnymi proporcjami boków i tutaj kadrowania proponuję nie kopiować i nie synchronizować dalej z tego względu, że każdy kadr będzie troszeczkę inny, więc wybieram kadrowanie. No i tutaj będę docinał to zdjęcie tak, żeby pozbyć się po prostu tego tła, na którym się już troszeczkę nie zmieściliśmy niestety. Ok. To docięte, następnie tutaj tak samo, nawet jeszcze troszkę bardziej, ok, zrobione, tutaj tak samo, czyli kadrowanie i tutaj można byłoby to jeszcze trochę wyprostować, ok, zrobione. I tak dalej, i tak dalej. To samo bym zrobił tutaj z każdym produktem. Ale zobaczcie, ja celowo zrobiłem też zdjęcia podobnego pod kątem fotograficznym produktu. Mamy ten aparat fotograficzny i tutaj zrobię to samo. Czyli znowu wkleję te ustawienia, a wkleiłem te ustawienia z poprzedniego naszego produktu, czyli z naszego głośnika. I zobaczcie, że znowu to zdjęcie nabrało charakteru i z nim jest wszystko ok. Jeśli pojawią Wam się jakieś różne zafarby kolorystyczne, na przykład zdjęcie wyjdzie zbyt zimne czy zbyt ciepłe, to oczywiście klikamy w kolor i akurat tu mam ustawione 5500 kelwinów, czyli ten balans biel jest zmierzony naprawdę świetnie. iPhony robią to rewelacyjnie, ale jeśli jakimś cudem zdarzyłoby Wam się za ciepło czy zbyt zimno, to ustawiacie to po prostu przy użyciu tego suwaka. Jak również jeśli macie jakiś biały element, tutaj mieliśmy białe tło, możecie wybrać taką pipetę, zaznaczyć właśnie biały element, który no, był naturalnie biały. No i w tym momencie zobaczcie, że mamy, mierzymy tutaj balans bieli, zatwierdzamy tym ptaszkiem, no i mamy idealnie zmierzony balans bieli. Następnie tutaj zrobimy dokładnie to samo, czyli wkleimy ustawienia, tutaj wkleimy ustawienia, tutaj wkleimy ustawienia, tutaj tak samo. I zobaczcie, że te zdjęcia są w okamgnieniu obrobione. No i teraz tak samo jak w poprzednim przypadku, klikamy na kadrowanie. Tutaj ten produkt był mały, więc mogę się pokusić o kadrowanie do kwadratu. Zatwierdzam. I tutaj tak samo do kwadratu. I tutaj też nie musicie się martwić, bo akurat iPhony mają aparaty 12-megapikselowe, więc możecie się martwić, że tej rozdzielczości Wam nie wystarczy, ale tak naprawdę wrzucając je na serwisy sprzedażowe, większość serwisów wymaga albo 2, albo 2,5 tysiąca pikseli na dłuższym boku, więc tutaj tej rozdzielczości spokojnie wystarczy. No i tutaj też tak samo dokadrujemy to zdjęcie, przy czym wybieramy znowu proporcje akurat w tym przypadku 1:1. No i zobaczcie, że mamy gotową sesję produktową naszego aparatu. Zerknijmy jeszcze, jak to będzie wyglądało w przypadku naszej butelki. Akurat tutaj widzę, że się nie popisałem do końca ze zrobieniem tego zdjęcia prosto. Ciężko było, akurat ten namiot też nie był jakiś super prosty. Spróbujmy tutaj też wkleić te ustawienia. No i moim zdaniem świetnie się to wkleiło. Teraz tutaj przy kadrowaniu trzeba byłoby rzeczywiście wyprostować to zdjęcie. Ja mam niestety astygmatyzm, więc nie jestem najlepszy właśnie w prostowaniu czy w robieniu zdjęć prosto. Ok. I myślę, że tutaj w tym przypadku warto byłoby troszeczkę je rozjaśnić,
całe zdjęcie, ale przyciemnić cienie, żeby właśnie tak bardziej zarysować te różnego rodzaju elementy na samej butelce i myślę, że w tym przypadku można byłoby też jeszcze zwiększyć przejrzystość. No i zobaczcie, że zdjęcie wygląda jak najbardziej ok. Tak wyglądało wcześniej, tak wygląda teraz, a to tylko kilka suwaków. Zerknijmy jeszcze na nasz... To jest nasze mleczko do demakijażu. Tutaj zacznę od docięcia tego zdjęcia, bo bardzo mnie drażni, że nie zmieściłem się tutaj z tym tłem. To tło było, tak jak wspomniałem, dość małe. Zostawimy troszeczkę powietrza naokoło samego produktu, zatwierdzamy i następnie tutaj trochę bym, znaczy nawet nie trochę, zdecydowanie zwiększyłbym kontrast. Nie chciałbym mieć przepalenia w tym miejscu, więc akurat tu podświetlenia troszeczkę przeniosę w lewą stronę, tak samo jak i biele, natomiast cienie przyciemnię. No i tutaj w kolorze chciałbym, żeby to zdjęcie było takie nie za ciepłe, nie za zimne, ale bardziej zdecydowanie bardziej idące w róż, więc delikatnie zwiększę tintę i następnie podbiję nasycenie całości zdjęcia, czyli tutaj proponuję jaskrawość. No i moim zdaniem z takiego troszeczkę bladego zdjęcia wyszło nam fajne z charakterem. No i właściwie tyle. Zobaczcie, że to jest niesamowicie proste. To jest tylko kilka suwaków, kopiowanie, wklejanie ustawień i taka sesja produktowa, którą możecie zrobić właśnie waszym produktom, których już nie chcecie, chcecie je po prostu oddać w dobre ręce czy sprzedać. Robicie to na takiej małej powierzchni, potrzebujecie albo światła dziennego, którego my dzisiaj nie mieliśmy, albo dwóch lamp LED-owych o barwie światła dziennego. No i ta sesja idzie jak dosłownie jak w fabryce. Mam nadzieję, że przydadzą wam się te moje rady. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia. Cześć!